Dobra. Dzisiaj mamy wywiad z panią magister inżynier Grażyną Olejniczak-Muchą, kierownikiem kształcenia praktycznego i kierownikiem gospodarczym. Naszym celem wywiadu jest praktyczne zweryfikowanie wyników badań na temat skuteczności termomodernizacji. Dzisiaj poprowadzimy wywiad z panią magister inżynier Grażyną Olejniczak-Muchą, kierownikiem kształcenia praktycznego i kierownikiem gospodarczym. Naszym celem wywiadu jest praktyczne zweryfikowanie wyników badań na temat skuteczności termomodernizacji. Przed termomodernizacją niektóre klasy były niedogrzane. Między innymi klasy, które znajdują się na końcu pierwszego piętra i parteru. Czy po remoncie termoizolacyjnym skuteczność ogrzewania poprawiła się? W zdecydowanym stopniu ta skuteczność poprawiła się. To jest sala taka mała za salą audiowizualną i sala geografii. Tam zostały ocieplone ściany. Była również wymiana centralnego ogrzewania u nas w szkole. I projektanci uwzględnili te uwagi, które myśmy zgłaszali. I w tej chwili w tych klasach jest ciepło i nie ma problemu z ogrzaniem. Poza termomodernizacją, jakie jeszcze zastosowania techniczne były zastosowane, aby zmniejszyć koszty ogrzewania? Wymieniono okna drewnianych na plastiki. Tamte poprzednie okna były bardzo stare, wypatrzone, bardzo duże straty ciepła uchodziły właśnie tymi oknami. Wymieniono również drzwi zewnętrzne. I to również spowodowało, że temperatura w pomieszczeniach lekcyjnych, we wszystkich pomieszczeniach w szkole jest stabilna, ponieważ nie jest zimna. Pani zdaniem, które w szkole miejsca powodują największe straty ciepła? Największe straty ciepła powodują wszystkie drzwi, te wyjściowe ze szkoły, wyjściowe do szkoły, wszystkie te drzwi, ponieważ to są drzwi aluminiowe, to jest metal i on jest innym przewodnikiem ciepła aniżeli drewno. Mimo że są tu zakładane uszczelki gumowe przy tych drzwiach, to jednak kiedy jest zimno, kiedy wieje wiatr, kiedy jest mróz, to z tymi drzwiami wychodzi sporo ciepła. Również w niektórych przypadkach przy oknach, ale przy nie wszystkich oknach też wychodzi ciepło. Jak uczniowie możemy zrobić, aby straty ciepła były jeszcze mniejsze? Przede wszystkim dobrze zamykać drzwi, żeby one się nie opuszczały, żeby były na swoim miejscu, nie trzaskać tymi drzwiami, nie niszczyć. Dalej, no moim zdaniem dobre wietrzenie klas, prawidłowe wietrzenie klas, 2-3 okna otwarte na oście, żeby spowodować wymianę powietrza, a nie szparka tylko i oziębiamy. I zmusić, żebym tak powiedziała, wręcz dyżurnych, żeby tego wietrzenia klas dokonywali w przerwach, a po przerwie wracają uczniowie do wywietrzonej porządnie klasy. Bo trzeba również o tym pamiętać, że czyste powietrze szybciej się ogrzewa, aniżeli to, które jest użyte w klasie. Na zdjęciach, które zrobiliśmy kamerą termowizyjną, zauważyliśmy właśnie, tak jak mówiliśmy, że największe straty ciepła są wokół okien i drzwi. Co może być przyczyną tego, że na niektórych zdjęciach widać, że one są wyjątkowo nieszczelne? Szczególnie widać w przypadku okien, ponieważ kiedy ci panowie tutaj pracowali nie do końca tą swoją pracę, bym powiedziała, wykonywali tak jak trzeba i te otwory przy oknach nie uszczelnili tak jak należy i nie samo okno jest winne, że są straty ciepła, ale źle zabezpieczone otwory, tam nie dano do końca tego materiału, który musiałby być, aby to ocieplić. Ja takie zjawisko zaobserwowałam kiedyś w szpitalu, odwiedziłam znajomą,
i na oknie wisiał koc. W sali było zimno, przykładałam rękę do okna i nigdzie tam nie, te uszczelki działały bardzo dobre, a ściana obok okna była bardzo zimna, więc tam też nie dano odpowiedniego materiału uszczelniającego samą ścianę, dlatego takie ubytki przy tych niektórych oknach są. No a drzwi, jak wspomniałam, są metalowe, a wiecie, jak się metal zachowuje w czasie zimna, no to kurczy, dlatego są też przy drzwiach straty. Według mnie największe straty przy drzwiach to jest wejście A, tam to główne wejście, tutaj wejście L i wejście I. Przy tych wejściach są największe straty, straty ciepła. Takie jest moje zdanie, może kto inny zauważył, co inny. A co zrobić, aby zlikwidować te najzimniejsze miejsca? Więc przy najbliższym jakimkolwiek remoncie czy malowaniu trzeba, jak już teraz mamy obraz z kamery termowizyjnej, to te okna, które wykazują właśnie to największe oziębienie, tam by trzeba też przy najbliższym malowaniu po prostu te ściany uszczelnić, zabezpieczyć, żeby sprawić ciepło. Jeżeli kiedykolwiek będą pieniądze, to też zastanowić się nad wymianą, bardziej uszczelnym, ale...